Witam i zapraszam do obejrzenia filmu prezentującego, jak przetłumaczyć motyw do WordPressa w programie PoEdit. Na samym początku będziemy musieli sprawdzić, czy nasz motyw jest przystosowany do tłumaczenia. Można to najprościej sprawdzić poprzez otwarcie folderu z plikami i wybranie jakiegoś pliku PHP. Ja to zrobiłem, otworzyłem plik single PHP. W tym pliku pierwsze co sprawdzamy, to czy występują słowa kluczowe. Przykładem takiego słowa kluczowego jest podkreślnik litera E lub dwa razy podkreślnik. Następnie w nawiasach zdeklarowana jest fraza, która będzie tłumaczona i nazwa motywu, która jest kluczem. Kolejna sprawa, dużo ważniejsza, chociaż jedna bez drugiej nie może występować, to czy jest deklarowana funkcja. W pliku function.php odnajdujemy function 2011 setup. Tutaj 2011 jest nazwą motywu, więc ono będzie różne dla różnych motywów. I następna linijka to będzie load theme text domain. 2011 get template dictionary to jest ścieżka do motywu i następnie folder docelowy languages. W tym folderze będą znajdować się pliki tłumaczenia i z nich będzie WordPress pobierał to tłumaczenie do podmiany wyrazów, tych fraz. Kolejną rzeczą ważną, tuż przy instalacji WordPressa deklarujemy język, w jakim będzie używany w WordPressie. Odnajdujemy w pliku wp-config-sample na samym początku, następnie zapisujemy go jako wp-config.php. W 78 linii po wp-lang wpisujemy pl małymi literami, podkreślnik pl dużymi literami. W ten sposób zdeklarujemy język polski. Dalej, to co będzie nam potrzebne, to program. Program PoEdit pobieramy ze strony, którą wrzucę Wam w opisie. Obecnie jest w wersji 1.5. Po ściągnięciu instalujemy go i uruchamiamy. Ja już to wcześniej zrobiłem. W ten sposób wygląda program. Ważną rzeczą jest również to, w jaki sposób tłumaczyć. Jest przyjęta konwencja dla polskiego tłumaczenia. Są to tłumaczenia z języka angielskiego słów na język polski w odpowiedni sposób, taki oczekiwany. Czyli na przykład activate to jest aktywować, to nie aktywować, a włączyć. Aktywować możemy tylko konto. Również wytłumaczona jest różnica między witryną a stroną, między paskiem a panelem i różne odmiany słowa WordPress. Poniżej znajdziemy również, jak tłumaczyć całe frazy i jak zapisywać znaki, różnice między trzykropkiem a trzema kropkami i różne inne potrzebne do tłumaczenia rzeczy. Poniżej jeszcze znajdziemy link do poradnika dla tłumaczy wolnego oprogramowania. Tam znajdziemy ekwiwalenty pozorne. Podobnie jak wcześniej, wyrazy, które tłumaczone na język polski, nie mają takiego znaczenia, jakie my oczekujemy. Czyli action to działanie, a nie akcja. Actual to rzeczywisty, a nie aktualny. I różnica w cyfrach, czyli bilion to miliard w języku polskim, a nie bilion, jakby można było na szybko przetłumaczyć. Ok, to mamy. Teraz przechodzimy do samego programu. Klikamy plik, nowy pakiet i rozpoczynamy tłumaczenie, wpisując nazwę. Nazwę zespołu, adres e-mail, jeżeli chcemy. Język, jaki będzie tego tłumaczenia, to będzie PL. To jest tylko taka informacja. Kodowanie i kodowanie źródła zmieniamy na UTF-8. Kolejna rzecz to liczba mnoga. Występuje jeden komentarz, dwa komentarze lub wiele komentarzy. I żeby w odpowiedni sposób było to zdeklarowane, musimy przejść w ten link. Następnie wyświetli nam się taka strona. Poniżej List of Plural Forms. I tam odnajdujemy dla języka polskiego PL, Polish, ciąg znaków, który kopiujemy i wklejamy do tego okna w programie. Następna zakładka, ścieżka źródeł. Jedna kropka, która jest domyślna, w tym momencie wyszukiwałaby pliki i frazy w tym samym folderze, w którym jest tłumaczenie. My mamy go zdeklarowanego
w pliku function PHP jako folder languages i on jest pod folderem naszego motywu. A pliki muszą być, frazy muszą być wyszukiwane w plikach powyżej tego folderu, więc aby to nastąpiło, wprowadzamy dwie kropki, które deklarują wyszukiwanie powyżej folderu tłumaczenia. Kolejna zakładka, źródła słów kluczowych. Według nich będą wyszukiwane frazy i aby były one wyszukane, trzeba wprowadzić odpowiednie frazy. Podstawowe to 2 razy podkreślnik i litera E. Dla liczb mnogie dodatkowo są frazy rozpoczynające się na podkreślnik N, które również umieszczę w opisie filmiku, abyście mogli z nich skorzystać. Teraz szybciutko je wkleję. Dobrze, mamy wszystko, w sumie jest ich 6. Klikamy OK. Teraz nastąpi zapisanie. Tu wcześniej testowałem, jak widać, zapisujemy plik w konwencji przyjętej, czyli PL małymi literami, podkreślnik PL dużymi literami. Będzie to zapisane do pliku o rozszerzeniu .pod, czyli Portable Object. Zapisujemy w folderze Languages. Podczas zapisywania nastąpi wyszukiwanie fraz. Wyszukał program 122 frazy. Klikamy OK. Jak widzimy, mamy podzielone na dwie kolumny okno. W jednym jest tekst źródłowy, w drugim będzie wyświetlało się nasze tłumaczenie. Teraz przechodzimy do okna tekst źródłowy i tu nam będzie wyświetlał się edytowalny tekst z pierwszej kolumny. Poniżej wpisujemy nasze tłumaczenie, na co trzeba zwrócić uwagę poza odpowiednimi tłumaczeniami. Na specjalne znaki, które będą występować, czyli na przykład tutaj mamy about %s. To jest zmienna. Najbezpieczniej jest skopiować cały ciąg znaków, wkleić poniżej w oknie i zmienić about na o na przykład, albo o autorze, bo to będzie odnosić się do wyświetlanego poniżej wpisu krótkiej notatki o autorze. Kolejnym przykładem będzie na przykład zakodowanie znaków specjalnych. W tym momencie dwóch strzałeczek w lewą stronę w nawigacji, po wpisach czy po komentarzach, tak jak tutaj. Wklejamy również i wpisujemy starsze komentarze. W ten sposób tłumaczymy nasz motyw. Musimy zwrócić uwagę na przykład również na takie rzeczy jak kod HTML, którego również nie zmieniamy. Ctrl-C. Lub inny odpowiednik, który by nam odpowiadał. W ten sposób tłumaczymy. Po zakończonym tłumaczeniu klikamy zapisz. Następuje generowanie pliku o rozszerzeniu .mo. Możemy go odnaleźć tak samo jak plik o rozszerzeniu PO w folderze Languages. Ten plik jest bezpośrednio wykorzystywany przez WordPress do tego, żeby przetłumaczyć słowa angielskie na odpowiedniki polskie. Dodatkowo niektórzy autorzy udostępniają plik o rozszerzeniu .pod, Portable Object Template. Z niego możemy skorzystać, w nim już zapisane są frazy, otwieramy go w Poedicie i jak widzimy są już te frazy wyszukane. Jedynie pozostaje nam wejść w projekt właściwości i zdeklarować tutaj autorów, jeżeli chcemy, i liczbę mnogą. I po zapisaniu to wszystko. To jest koniec naszego tłumaczenia. Pozostaje nam nic więcej, jak tylko wysłać nasz motyw z tłumaczeniem na nasz serwer. Do folderu wp-content i pod folderu theme. W tym momencie nasz motyw jest dostępny w panelu administratora, gdzie możemy go uruchomić i będzie on już przetłumaczony na język polski. Dzięki za uwagę. A jeżeli film Wam się podobał, zapraszam do oceniania i do komentowania. Cześć!